Nigdy więcej. Zapraszamy do Mesta. Witam Was tutaj, cześć z nóż i zapraszam Was już teraz na wakacyjne wydanie Zapraszamy do Metra. Tym razem jesteśmy na Brudnie, mam dosyć dużo informacji prosto z placu budowy, a konkretnie z tego, co się dzieje, czego nie widzimy, czyli na poziomie minus 1, minus 2, ale zanim do tego i do innych ciekawostek, połączmy się z Jakubem Sykutem, który w deszczowym stylu jest na placu budowy. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na przejściu, które znajduje się na samym środku placu budowy metra na Brudnie. To przejście powstało w związku z odbudową skrzydła szkoły, o której była mowa w poprzednim odcinku. Z tego miejsca dokładnie możemy zobaczyć, co zmieniło się na placu budowy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dziękujemy Ci bardzo, Sykucie, za tą krótką informację. No i tak jak Sykut powiedział, przedszkole to jest chyba największa zmiana, jaką możemy zobaczyć z powietrza. I od tego też sobie zacznijmy nasze oglądanie placu budowy. Tam aktualnie możecie zobaczyć tylko fundamenty. Tylko albo aż. Zostały już złożone w niektórych miejscach panele akustyczne, a konkretnie ekrany akustyczne, które były, żeby nie słychać placu budowy i tak dalej, bo w tym rejonie jest wjazd na teren placu budowy. Będzie stworzone nowe skrzydło, to będzie przedszkole dokładnie w tym rejonie. Jest to obok, tuż obok naszej szkoły, będą też otworzone boiska, w których tam teraz jest punkt informacji i tego typu rzeczy. Czyli powoli to tutaj powstaje, zbrojenie fundamentów jest aktualnie taki dokładnie proces i prawdopodobnie my będziemy je widzieć dosyć szybko powstające, bo to wiecie, to nie jest jakieś pod ziemią, meto i w ogóle. To jest tylko przedszkole, to szybciej idzie. Także tak to bym powiedział, ale przejdźmy sobie już do naszej stacji. Na stacji, tylko się wspomnę, co tutaj widzimy na górze, no to widzimy parę otworów, mało zasypki górnej, to na pewno możemy zobaczyć. Wszystkie wyjścia, chyba jeśli nie przeoczymy jakiegoś, mają już w 100% gotowe daszki i chyba tyle najwięcej możemy wyciągnąć, oczywiście jeszcze windy i inne rzeczy, ale o tym po kolei. Najpierw najważniejsze, czyli są aktualnie prowadzone na terenie stacji nasze instalacje podcinkowe i oczywiście też są tworzone trasy kablowe. Ponadto przypadanie peronu, tak, zejdziemy sobie na poziom aż minus 2. Tam tego dosyć dużo się dzieje. Prace tynkarskie, malarskie, brukarskie, schody, stolatka i gdesy. To wszystko się dzieje w rejonie naszych... na właściwie naszego peronu. Peron też całkiem nieźle już zaczyna powstawać. To akurat mogliśmy zobaczyć, bo tam media zostały wpuszczone na stację. Więc mamy parę zdjęć, możemy je przychwycić z różnych mediów. Proszę bardzo, tak wyglądają zdjęcia, pewnie je teraz oglądacie. Tak przy okazji, jakbyście słyszeli jakieś samochody, ćwierkanie ptaków czy coś w tle, to dlatego, że ja to nagrywam na powietrzu, bo tak jak mówiłem, to jest wersja wakacyjna. Co jeszcze jest ważne, to jest izolacja płyty stereotopowej. Nie mam tutaj tego zapisanego, z tego co widzę, ale oczywiście wszelkie maty akustyczne i inne takie sprzęty akustyczne są montowane teraz na stacji również, żeby później mieszkańcy nie słyszeli w ogóle, że przyjechało metro. A ponieważ w tym rejonie nie mamy nawet żadnego budynku, który się znajduje bezpośrednio pod stacją metra, jak mamy to w centrum Warszawy, to najprawdopodobniej nawet nie będziemy czuć wibracji, że przyjechało metro. A szkoda, byśmy wiedzieli, że trzeba wsiąść. Ale to oczywiście taki mój drobny żarcik. Natomiast co jest jeszcze ważne, to jest jak wygląda sytuacja a propos torów odstawczych. Na torach odstawczych jest, czyli tam obok naszego przedszkola, wykopywany jeszcze cały czas poziom minus 2. To powoli tutaj trochę idzie ta sytuacja, bo tam później zaczęły się prace, bo nasz plac budowy metra Brudna jest po prostu bardzo ogromny i trudno tu wszystko robić w tym samym czasie, no chyba możecie się tego domyślać. Z kolei na drugim końcu stacji, czyli tam gdzie startowały nasze taracze TBM, czyli komora startowa, tam sytuacja wygląda o wiele lepiej na tym poziomie, ponieważ tamten element został zbudowany jako jeden z pierwszych, no bo tam były wkładane tarcze, to tam są tak zaawansowane prace, iż już nawet widać torowisko. Jest aktualnie właśnie montowane w bankietach i tak dalej. No i właśnie, a propos bankietów, przejdźmy sobie przy okazji do naszego tunelu. Teraz przejdziemy sobie do tunelu D21, on się dokładnie tak nazywa. I w tunelu D21 jest aktualnie zbrojenie płyty torowej.
konstrukcje kablowe, oczywiście cały czas powstają bankiety dolne, dolne, z tego co kojarzę, znaczy boczne są chyba, jeśli dobrze pamiętam, gotowe. Dolne, no to cały czas tutaj powstają właśnie z naszym zbrojeniem torowym i to wszystko tutaj mniej więcej idzie zgodnie z planem. Przejdźmy sobie do wentylatorni. Przy wentylatorni V21 możemy powiedzieć najważniejszą rzecz zobaczyć, a mianowicie budynek. Budynek już całkiem nieźle wygląda, całkiem nieźle przybrał już kształty i przy wentylatorni trochę się tam zmieniła tarasa ruchu pieszego, gdyż są kable i wodociągi i inne rzeczy też przy okazji robione. W sensie wodociągi, nie wiem czy wodociągi dokładnie, ale jakieś tam rury są robione. Natomiast co jest ważne, a propos naszej wentylatorni. Jest aktualnie tam robiona taka wentylatornia podstawowa, konstrukcje kablowe, prace przy czerpniowyrzutniach i oczywiście prace murarskie, brukarskie, drzwi, montowanie i tak dalej. No wiecie jak to jest, już nie dam tu wytłumaczyć. Bo dobrze wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał nie od dziś, że tego tam się po prostu dzieje i można byłoby długo spędzić długie czasy. Jeszcze tak powiem przy okazji C21, tam wszystkie obiekty na górze już właściwie są gotowe. Lecimy dalej do stacji C20, czyli Kondratowicza. I uważajcie, bo przy stacji C20 was zdziwię. Wszystkie wyjścia są gotowe. No to oczywiście nie było zdziwienie. Ważne jest to, iż te wyjścia naprawdę mi się podobają coraz bardziej. Co prawda jeszcze widzimy ich tą dolną część z drona, jak patrzymy. Więc widzimy o wiele więcej niż normalnie będziemy widzieć. Jednakże bardzo mi się podobała sytuacja, iż nasze windy faktycznie są pod tymi daszkami. Ciekawe jak to będzie wyglądać w wersji ostatecznej, kiedy będziemy mieli już wszystko poukładane w tym rejonie. Ale na pewno to będzie dosyć ciekawe. Co do zasypki, to zasypka najlepiej wygląda przy naszych właśnie wyjściach, przy naszym skrzyżowaniu faktycznym. Natomiast przy ratuszu targówek, tam trochę to wygląda inaczej. Tam jeszcze nie mamy zasypki tak na zaawansowanym etapie. Ale może przejdźmy sobie na dół. A, jeszcze jedna ważna rzecz, zanim przejdziemy na dół. Na środku cały czas jest wysepka naszych podkładów torowych, które niedługo zostaną wykorzystane. Ale jeszcze o podkładach torowych i windach na stacjach powiem na sam koniec coś. No i tak, tutaj głównie oczywiście jest praca nad płytą stopową, to chyba nikogo nie zdziwi. Prace malarskie, drukarskie przy ścianach. Wentylatornia lokalna jest montowana powoli. Tynki i okładzina akustyczna są aktualnie montowane. Posadzki, gres, no i oczywiście inne typy podłogi, które możecie zobaczyć na stacji, są robione. No i też na ścianach, to jest w niektórych miejscach montowane. Wiemy jak to wygląda na odcinku centralnym i na odcinkach tych innych M2. Wykończenie części peronowych. Na peronach też są zaawansowane prace do tego stopnia, iż schody peronowe są w całości już zrobione. Tak samo jak słupy docelowe na terenie całej stacji. Mniej więcej tak wygląda stacja C20. Co jeszcze mogłem wam powiedzieć ze swojej strony? No to tak jak wiedzieliście, wyjścia są już w całości gotowe. Wind chyba na C20 jeszcze nie widziałem. Schody ruchome najprawdopodobniej wszystkie już są zamontowane, a jeśli jakieś jeszcze zobaczycie, to prawdopodobnie to są ostatnie sztuki, jak to w pewnych reklamach było, które jeszcze nie zostały zamontowane. Odtwarzanie ulicy, zarówno na tej stacji, jak na jej poprzedniej, nie zaczęło się w zupełności i na stacji C19 zacisze również. Przejdźmy sobie od razu do tunelu kolejnego, który nam się będzie ciągnąć. To jest najdłuższy tunel pomiędzy stacjami na całym odcinku drugiej linii metra. Tak mi się wydaje. Chyba, że pomiędzy Chrzanowem a Lazudową będzie dłuższy, ale to zobaczymy. Natomiast co jest ważne, to ten odcinek jest tak długi, że tutaj mamy dwa łączniki tunelowe i wentylatornię szlakową. A dokładnie, proszę bardzo, w tunelu D20 bankiety boczne i dolne są w trakcie dosyć dobrych i zaawansowanych prac. Powoli tam też powstaje trzewisko, to możecie domyślać. Konstrukcje kablowe na zaawansowanym etapie. No i prace przy łącznikach w tunelu cały czas trwają. Natomiast kolejnym elementem, który jest nieodłącznym i zawsze widzimy go przy naszych tunelach, to są wentylatornie, o której przed chwilą powiedziałem. V20, bo tak się nazywa nasza wentylatornia na tym odcinku. Tunel D20, stacja C20, wentylatornia V20, kto by się spodziewał. No i tak, tam prace murarskie, tynkarskie, malowanie, wykończenie, drzwi, okna, no może okien to nie. Akurat w wentylatorniach to nie mamy zbytnio okien. I tutaj właśnie te łączniki tunelowe są na dosyć zaawansowanym etapie co do montowania
i tak dalej w tym klimacie. Przejdźmy sobie do kolejnej sekcji, czyli C19. Zacisze, czyli domki, domki i domki. No i jak wygląda sytuacja tutaj? Zanim przejdziemy na dół, standardowa procedura. Tutaj najlepiej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zasypkę stacji. Jest jeszcze tam, jak pamiętam, jeden lub dwa otwory technologiczne. Tutaj możemy sobie dokładnie zobaczyć, jak wygląda dół. Przy okazji można podejrzeć, jak wygląda peron. Tak, to akurat cały czas mi się podoba, że zona mogę zobaczyć. Co do wyjść, wyjścia są tutaj z daszkami właściwie w całości gotowe. Windy tutaj powoli się właśnie też pojawiają, z tego co zauważyliśmy my i z tego co tutaj zauważyłem. Wentylatornie i tak dalej, wszystkie obiekty na górze są raczej w 100% gotowe, jeżeli chodzi o część oczywiście betonową, bo to nie było jeszcze malowane, tych bajerów, rowerów i tych innych rzeczy jeszcze oczywiście nie ma. No i odtwarzanie ulicy, tak jak mówiłem przed chwilą, też na razie jeszcze się nie rozpoczęło. Natomiast co się dzieje na C19? No to tak, przy wyjściu W1, które raczej będzie mniej korzystane, bo nie jest od ulicy Figara i Rolanda, tylko od drugiej strony, czyli od strony naszej stacji metra południowej. Możemy zobaczyć, iż tam są właśnie montowane schody. Na poziomie minus 2 i minus 1 prace murowe są robione. Tynkowanie ścian, posadzki kamienne są montowane, te po których chodzimy, możemy je dobrze kojarzyć ze stacji, z odcinka centralnego, no i ogólnie z wszystkich odcinków, ten kamień to wiadomo. Nie wiem jak to jest z zapachem z metra swoją drogą, to też jest bardzo ciekawe, jak to jest, iż wszystkie stacje metra mają ten sam zapach. Prawdopodobnie tam jakiś mają taki swój własny zapach, który zawsze włączają, żeby cały czas on się utrzymał w metrze, bo to jest niemożliwe, żeby na każdej stacji był taki sam zapach. Wspaniały, jak dla mnie przynajmniej. Dalej idąc, okładzina dźwiękoszczelna jest dźwiękochłonna, jest montowana, trasy kablowe są montowane, montaż schodów ruchomych, bo tutaj nie są właśnie jeszcze wszystkie schody ruchome zamontowane na tej stacji. Tutaj trochę się to różni w porównaniu z innymi stacjami. Wykończenie schodów peronowych, no i tak to mniej więcej tutaj wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te części. Z tego co widzę, o tu jeszcze mam jakąś ciekawostkę co do tunelów, ale to za chwilę jeszcze powiem. Także mniej więcej tak to się dzieje, jeżeli chodzi o naszą stację C19, zaciszę. Jak widzicie, powoli się tutaj dzieje, nie tak bardzo w sumie powoli, to dosyć dużo się tutaj dzieje pod ziemią. Niestety z stacji C19 nie mam dużo zdjęć pod ziemią, one są z maja z tego co pamiętam, pewnie już je widzieliście. No i tak to wygląda nasza stacja C19, zaciszę. Moja osobiście ulubiona, ale o czym, dlaczego, to jak kiedyś mi się uda na nią wejść, może jeszcze przedpremierowo, czyli przed otwarciem, to wtedy wam pokażę, bo tam jest takie cudo, ale o tym to kiedy indziej. Przejdźmy sobie do tunelu, czyli D19, tutaj konstrukcje. Z tego co tutaj widzę, konstrukcja kablowa to jest 32%. Bankiety dolne i boczne powstają. Tutaj naprawdę całkiem nieźle im to idzie. A co do wyjść, jeżeli jesteście ciekawi jeszcze do łączników tunelowych, tu mam informację, o której zapomniałem powiedzieć wcześniej w poprzednich odcinkach, to w tunelu D20 mamy 80% zrobionych już łączników, a w tunelu D21 właściwie łączniki tunelowe są już skończone. No i przechodząc do wentylatorni, czyli V19, to jest przekładanie sieci cały czas tam w tym rejonie, prace konstrukcyjne na ukończeniu są właściwie, bo tamten budynek, który możecie teraz zobaczyć, no to właściwie on jest całkiem nieźle wygląda, to trzeba przyznać im. No i całkiem nieźle to wygląda jako jedna część. Swoją drogą, ta wentylatornia według mnie jest najbardziej spektakularna z wszystkich na naszym odcinku M2. No dobra, ta przy stacji CNK jest dosyć odjechana, bo ona tam jest z balkonikiem. Ale pomijając to, to ta jest ścięta i nie ma prostokątnych czy kwadratowych kształtów. Ma kawałki boczne i to mi się najbardziej podoba z niej. Nie wiem jak będzie wyglądać przy na odcinku do Karolin, bo tam jeszcze kształtów wentylatorni nie widziałem, ale chyba też są kwadratowe, więc trochę nuda. No i tym akcentem dochodzimy do ostatniego obiektu, czyli KD18. No i tak, tam jest najważniejsza rzecz, to jest cały czas przebicie i łączenie z infrastrukturą metra, no i dobienie tego przebicia, żeby w przyszłości mógł tamtędy przyjechać pociąg do Brudna. Tam te przebicie najprawdopodobniej w całości będzie dobione do jesieni tego roku. Dlaczego tak długo? Ponieważ to musi być dobione z włączonym ruchem metra i nie można go zakłócić, no bo wiadomo, metro musi funkcjonować. Akurat Stacja Trocka jest dosyć, bym powiedział, ważnym obiektem teraz na mapie Warszawy.
Głównie prace na naszej faktycznej już komorze demontażowej, nie przyłączeniu, to są prace przy portalach, prace murarskie, malarskie, no i łączenie z siecią metra, no bo to też jest ważne, aby później na mapie metra pojawiły się nowe stacje, także to jest łączone z siecią całą metra, żeby to wszystko mogło być obsługiwane z przyszłości STP Mory, czy tam Karolin, ale póki co z Cabot. No i oczywiście, żeby metro mogło jeździć autonomicznie, jak to aktualnie już robi. No i tym akcentem można by powiedzieć, że już skończyliśmy, ale mam jeszcze informacje parę co do całej naszej inwestycji, ale zanim do nich dojdziemy, połączmy się z Sykutem. Do ciekawostki, która niestety nie jest taka wesoła, ale miejmy nadzieję, że może za rok się uda. Dzięki przejściu takiemu jak to, możemy zobaczyć, jak prace wyglądają na powierzchni. Niestety przez pandemię koronawirusa możliwość zobaczenia i zwiedzania przez mieszkańców stacji pod ziemią jest niemożliwa. To wszystko ode mnie z miejsca wydarzeń. Jak zawsze, już po deszczu, Jakub Sykut. No i dziękujemy, Sykucie. Tak jak Sykut powiedział, no niestety nie było żadnych wyjść na tym odcinku budowanym. Na innych odcinkach było młynów to tak, to się widziało, młynów nie do nas. Płocka była na sam koniec. O, ja lubiłem te zwiedzania. Na odcinku też na Targówek Mieszkaniowy, Trocka i Szwedzka też był dzień otwarty, ale to już tam, ja pamiętam tylko przed otwarciem. No tutaj niestety nie było, głównie, a właściwie tylko i wyłącznie chodzi przez COVID. Ale informacje co do całej inwestycji, które mogą Was trochę jeszcze zainteresować, to na całej inwestycji zaczęły być już montowane windy. Nie wiemy niestety dokładnie, jak to jest z gwarancją. W sensie gwarancja jest podstawowa, tak jak normalnie jest na wszystkich stacjach M2. Czyli nie wiemy, jak szybko pojawią się na naszej stronie niedziałające windy metra. Oczywiście dopiero po otwarciu stacji metra i miejmy nadzieję, że najszybciej to jakoś tak po roku od otwarcia, rzecz jasna. No i tak, możecie też być ciekawi, ile jest takich podkładów, które widzicie, tam widzieliście te chmary, wielkie wysepki, inne rzeczy, na całym naszym odcinku, tym teraz budowanym na Brudno. A otóż, dokładnie wam już mówię, 29 tysięcy. Nie wszystkie zostaną użyte, aktualnie zostało zamontowane już ich 2000 i całkiem nieźle im to, bym powiedział, idzie z tym montowaniem. Dalej idąc, z naszej maty izolacyjnej to jest 40 tysięcy metrów sześciennych. Płyta torowa, jeżeli licząc beton, który jest właśnie w płycie naszej torowej, to mamy 21,5 tysiąca metrów sześciennych, z czego bankiety to 19 tysięcy metrów sześciennych tego wszystkiego, czyli dokładnie widać, że bankiety najwięcej zajmują tego wszystkiego. No i to jeszcze tyle właściwie z tych informacji, takich ciekawostek. No, ja wam powiem, na razie się nie szykuję, żebym mógł zwiedzić i pokazać wam jakieś stacje od środka. Bardzo chętnie bym wszedł nie na stację Brudno. Wiadomo, że Brudno jest najbliżej, najciekawiej i tak dalej. Chętnie bym zwiedził jakąkolwiek, żeby nie było. Nawet na wentylator nie czekadę. W sumie to nie wiem, czy na wentylator nie chciałbym bardziej. Nie, no dobra. Wszedłbym na cokolwiek inaczej. Ale Brudno widzieliśmy już dosyć często w mediach i innych rzeczach. Stacji C19 i C20 jeszcze nie widzieliśmy, a chyba najchętniej bym wszedł na C20. Bo zobaczyć chodnik Tuchomy, to bym chciał. A takiego jeszcze nie widziałem nigdzie poza lotniskiem Chopina w Warszawie. W Warszawie po prostu takich też nie ma. Jeszcze jedna ważna rzecz, nie jest planowane w najbliższym czasie przenoszenie punktu informacji metra, który się znajduje obok szkoły, obok tego miejsca, gdzie jest przedszkole. Jak Sykut mówił, na stacji C21 Brudno są aktualnie trzy przejścia. Jedno jest tam przesunięte właśnie od przedszkola. Zostało przesunięte i się przechodzi. Ono nie jest jakieś strasznie szerokie. Drugie to jest wzdłuż torowiska. I trzecie obok bazarku. Wszystkie to świetne punkty widokowe, według mnie. To było na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić ich. Bo kolejna, dokładnie jutro, najprawdopodobniej będzie Warszawa Zachodnia. Tam się dużo wydarzyło. No i co tu dużo nie mówić, oczywiście, jeśli chcesz, żeby kanał się jeszcze bardziej rozwijał i częściej się pojawiały filmy i jeszcze z różnych inwestycji i nawet może z różnych miast, bo mam tą propozycję na koncepcję metra w Krakowie, to możecie mnie też wspierać. Tutaj jestem aktualnie wspierający, obok przycisku subskrybuj jest opcja wesprzyj.
za kulisami, z Sykutem i tak dalej. To było na tyle z tego filmu i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Lubię tutaj się pojawiać, ale jak już przychodzi do montowania odcinków, to tyle mi to czasu zajmuje. Zwłaszcza odcinek na brudnie, jakoś na wymowie szybciej mi idzie. A, i co do tych filmów 360, to one się pojawią. Nie wiem jeszcze kiedy, ale mam już w planie, będą z lipcem również zdjęcia. Cześć!